Sandomierskie wspomnienia to nie sny i marzenia. Bije dzwon dla poległych i żywych. To na siłę tworzącą, to na pieśń niemilknącą. Wspominamy, śpiewamy, myślimy. Te strofy wiersza Zofii Solarzowej mówią też o tradycji muzycznej, która jest obecna w naszej kolegiacie od czasów średniowiecza. W strukturze kapituły kolegiackiej był też człowiek, który pełnił funkcję kantora. To właśnie on odpowiadał za oprawę muzyczną liturgii i wszystkich uroczystości kościelnych. W XVII wieku przywoływany już ksiądz Sebastian Kokwiński przeznaczył duży legat pieniężny, aby uświetnić w kolegiacie nabożeństwa i aby mógł tu funkcjonować chór, a w jego biografii zapisano, że miała to być orkiestra muzyczna. Współcześnie tą kulturę muzyczną naszej kolegiaty wpisuje się chór katedralny, którego 125-lecie obchodziliśmy w ubiegłym roku. My jesteśmy w tej chwili w nawie głównej, właśnie przed prospektem organowym. Powstał on w końcu XVII wieku z fundacji wspominanego już księdza, zasłużonego kapłana Sebastiana Kokwińskiego. Ten prospekt organowy należy do najpiękniejszych w całej Polsce. Później w jego dolnej części, w podchórzu, wzbogacono go o ornamentykę już rokokową, kiedy Maciej Polejowski będzie razem ze swoim warsztatem wykonywał ołtarze przyfilarowe. Ale nim do tego dojdziemy, popatrzmy teraz na polichromię, która obiega korpus nawowy naszej świątyni i jest ona umieszczona powyżej tej wspaniałej dekoracji snycersko-malarskiej, o której już wspominaliśmy, a która jest dziełem Karola de Prévost, Andrzeja Nitrowskiego i zapewne Józefa Sroczyńskiego. Popatrzmy na polichromię, która jak na standardy naszej świątyni jest wyjątkowo młoda, ponieważ pochodzi ta polichromia z końca lat 30. ubiegłego stulecia, a ostatnie prace wykonywane były w 1940 roku, już w okresie okupacji hitlerowskiej. Jednak aby o niej powiedzieć, musimy się cofnąć do prac, które prowadzono w latach 1932-34. To wtedy Juliusz Makarewicz odsłaniał freski bizantyjsko-ruskie i miał też w zamyśle ówczesnego pasterza Włodzimierza Jasińskiego, a później administratora naszej diecezji Jana Kantego Lorka, miał kontynuować kolejne prace. Jednak profesor Makarewicz umiera w 1936 roku. I tu powstał problem. Kto wykona polichromię, która będzie zastępowała wielkie obrazy, a było ich 15, które kiedyś zawieszone były powyżej cyklu Martyrologium Romanum. Wybór padł na emerytowanego profesora Jana Bukowskiego,
który był wykładowcą w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie. To on, razem ze współpracownikiem, którego imię i nazwisko niedawno odczytano niedaleko zakrystii, Kazimierzem Banasiem, wykonali polichromię, która po ostatniej restauracji jest przepięknym elementem kompozycji malarskich naszej bazyliki. Spójrzmy na tematykę tej polichromii. Kiedyś w naszej kolegiacie miał istnieć napis z czasów króla Władysława Jagieły. Niebo, ziemia i morze chwalą Boga. Napisu tego już nie ma, ale pozostała polichromia, która już na dobre wpisuje się w przestrzeń naszej bazyliki katedralnej i możemy na niej zobaczyć też trzeci z kolei unikatowy zespół heraldyczny. Przypomnijmy, że wcześniej wspominaliśmy o zwornikach na naszym sklepieniu, wspominaliśmy też o odkrytym fryzie heraldycznym, a teraz w tej polichromii mamy dominujący, również niezwykle ciekawy cykl heraldyczny, w którym możemy zobaczyć 55 herbów dawnych województw i ziem Rzeczypospolitej, która składała się z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszystko to sprawia, że polichromia wykonana w latach 1938-1940 jest świadectwem również wielkiego związku Kościoła z dziejami narodu i państwa. Teraz popatrzmy z nawy głównej na wspaniałą przestrzeń naszej katedry. To tutaj, począwszy od fundacji ołtarza głównego w 1756 roku, rozpoczęto prace modernizacyjne, ale w latach 70. przystąpiono do zastąpienia starych ołtarzy naszej wtedy jeszcze kolegiaty nowymi w duchu sztuki późnego baroku, rokoka. Dzisiaj dominantą we wnętrzu katedry są wspaniałe ołtarze boczne, które powstały w latach 1771-73, a głównym wykonawcą tego dzieła był słynny przedstawiciel lwowskiej szkoły rzeźbiarskiej Maciej Polejowski. Te ołtarze boczne, wykonane przez Polejowskiego, stanowią niezwykłe teatrum rokokowe, ale popatrzmy na putta, które zdobią ołtarze boczne, finezyjne płomienie, również inne elementy, które składają się na ten rokokowy teatr. Ale my użyjmy stwierdzenia niebiański balet. To właśnie wchodząc głównym wejściem od kruchty zachodniej rozsuwa się kotara, która jest wyrzeźbiona powyżej filarów podtrzymujących chór i prowadzi nas do wnętrza katedry, które Polejowski chciał skrócić, stosując tak zwaną odwróconą perspektywę. Również ciekawe jest to, że jeśli patrzymy na ołtarze boczne, idąc od chóru w kierunku prezbiterium,
Spójrzmy też, że w każdym z ołtarzy bocznych narasta bogactwo dekoracji, co skraca halową przestrzeń gotyckiej świątyni. A więc te rokokowe ołtarze znakomicie zostały wkomponowane w gotycką przestrzeń. Przejdźmy teraz do nawy północnej, do jej ściany wschodniej. Na zakończeniu nawy, przy dzisiejszym wejściu do zakrystii, możemy zobaczyć wspaniałe elementy wykonane z czarnego marmuru dębnickiego. To również ślad prac przy naszej kolegiacie w XVIII stuleciu. Kiedy kończono ten drugi etap XVIII-wiecznej modernizacji, na zakończeniu nawy północnej nie było wtedy wejścia do zakrystii. Oto w miejscu, gdzie dzisiaj jest portal, znajdował się ołtarz świętych aniołów stróżów. I nasza kolegiata zakupiła wtedy elementy, które pochodziły z kościoła świętego Marcina w Krakowie. Siostry karmelitanki, które były gospodarzami tej świątyni, przenosiły się do nowego kościoła i wyprzedawały elementy pochodzące jeszcze z pierwszej połowy XVII stulecia. Z tych elementów zbudowano portal, który dzisiaj zdobi wejście do zakrystii. Jest on w kształcie prostokąta. Po dwóch stronach posiada jońskie kolumny, inne jeszcze elementy właściwe dla portalu i zwieńczony jest również herbem kapituły sandomierskiej lilię. To element użyty w XVIII wieku, ale pochodzący z lat 30., 40. XVII stulecia, podobnie jak tablica, którą możemy podziwiać nad portalem do zakrystii. Ta tablica jest jak gdyby podsumowaniem całej ofiarności i zaangażowania kapituły kolegiackiej w dzieło przebudowy i upiększania naszej dzisiejszej, a wtedy ówczesnej kolegiaty, a dzisiejszej katedry. Kończąc nasze spotkania z historią Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej, chciałbym wyrazić podziękowania przede wszystkim dla pasterza naszej diecezji, księdza biskupa doktora Krzysztofa Nitkiewicza, za inspirację do tego, aby przybliżyć wszystkim zwiedzającym naszą bazylikę przynajmniej fragmenty tych wspaniałych, fascynujących dziejów. Dziękuję także księdzu prałatowi Zygmuntowi Gilowi, proboszczowi katedry sandomierskiej, który otaczał nas swoją opieką i wsparciem, a księdzu Grzegorzowi za wspaniały montaż tego, co mogłem chociaż w niewielkim stopniu przybliżyć werbalnie. Dziękuję i zapraszam do odwiedzenia naszej wspaniałej Bazyliki Sandomierskiej.